Na wydarzenia w telewizji Zabrze zaprasza Jacek Iwasiów. Wtorek, 19 października, a dziś w programie. Komendant miejski policji oraz władze miasta nagrodziły strażniczki miejskie za pomoc w ujęciu przestępcy oraz mieszkańca Zabrza, który uratował życie innej osobie. Musimy mieć świadomość, że nie jesteśmy w stanie zapewnić miastu bezpieczeństwa i sobie, kiedy sami nie będziemy się angażowali. Do groźnego pożaru doszło dzisiaj w nocy w Rokitnicy. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie zatruszenie ognia. Pożar był bardzo rozwinięty. Natychmiast przystąpiono do akcji gaśniczej. Podano 2 prądy wody. W Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu odbyła się odprawa kierownictwa zabrzańskiej policji. Zanim jednak komendanci i naczelnicy przeszli do podsumowania swojej pracy, nagrodzono 2 strażniczki miejskie, które przyczyniły się do złapania złodzieja samochodów oraz mieszkańca, który dzięki swojej interwencji uratował życie innej osobie. Leżałem i usłyszałem hałasy. Widziałem przez okno, jak młody mężczyzna tam rozbija samochody, więc postanowiłem zejść na dół. Widziałem, bo tam już sąsiad zaczęli się szarpać, więc postanowiłem zejść na dół i mu pomóc. Po zejściu na dół zauważyłem, jak mężczyzna stoi z nożem, więc doskoczyłem do niego. Na początku poprosiłem go, żeby po prostu ten nóż wpuścił, ale nie było reakcji, więc wykrzywiłem mu rękę i dopiero w tym momencie zareagował, rzucił ten nóż na bok. A sąsiad widziałem, jak pokazywał mi, że został ranny. I jeszcze były 2 takie dziewczyny, które tam pomogły, wezwały karetkę i policję. Próbowałem go przytrzymać, niestety się wyrwał, kopnął mnie w klatkę piersiową i uciekł. To bardzo miła odprawa, bo rozpoczęta właśnie tym, że mogłem wspólnie z panem prezydentem Lewandowskim wyróżnić 2 strażniczki miejskie, bo to właśnie panie właściwie zareagowały. Kilka miesięcy temu zauważyły podejrzany samochód, podejrzanie zachowującego się mężczyznę. Podjęły właściwą interwencję, wezwały też policję. No i dzięki ich postawie, takiej dociekliwości, zatrzymaliśmy sprawcę kradzieży pojazdu, odzyskaliśmy pojazd. Dlatego chciałem uhonorować te panie, bo faktycznie taka postawa strażniczek czy też strażników miejskich daje dowód na to, że służby mundurowe, nie tylko policja, ale również Straż Miejska, no działają na właściwym poziomie i naprawdę mają realny wkład w bezpieczeństwo mieszkańców. Natomiast drugi przypadek, no niezwykle bym powiedział, że tragiczna i dramatyczna sytuacja, ponieważ faktycznie w dzielnicy Helenka mieliśmy przypadek, że osoba została kilkakrotnie ugodzona nożem. I myślę, że gdyby nie mój przedmówca, ta sytuacja mogłaby się skończyć o wiele bardziej tragicznie. To faktycznie on przerwał ten ciąg wydarzeń. Myślę, że zapobiegł dalszemu działaniu sprawcy. Też podając dokładny rysopis, no realnie pomógł nam tego sprawcę bardzo szybko zatrzymać. Świetna obywatelska postawa, bardzo odważna, pełna poświęcenia. No nie każdy zdobyłby się właśnie na tego typu zachowanie, że widząc osobę młodą, pobudzoną, z nożem, jednak nie miał chwili wahania, rzuca się na tą osobę, obezwładnia ją, odrzuca nóż. Mówiąc szczerze, jak go słuchałem, to trochę umniejsza swoją rolę. Ta rola naprawdę była bardzo duża w tym, żeby, no myślę, że bezpośrednim uratowaniu życia tej osoby. Musimy mieć świadomość, że nie jesteśmy w stanie zapewnić miastu bezpieczeństwa i sobie, kiedy sami nie będziemy się angażowali. Służby, policja, straż miejska nie są w stanie wykonać wszystkiego. Musimy być czujni, musimy sami się włączać. I dzisiaj właśnie takie postawy zaprezentowaliśmy i za nie jesteśmy wdzięczni. Do groźnego pożaru doszło dziś w nocy w Rokitnicy. Jego przyczyną było prawdopodobnie zatruszenie ognia. Dlatego Straż Pożarna przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które mogą uratować nam życie w trakcie okresu grzewczego. Po godzinie 2 w nocy Państwowa Straż Pożarna w Zabrzu otrzymała zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu przy ulicy Wojska Polskiego 9A w Rokitnicy. Na miejsce zadysponowano 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz 2 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, iż pożarem objęte jest mieszkanie na parterze. Pożar był bardzo rozwinięty.
Natychmiast przystąpiono do akcji gaśniczej. Podano 2 prądy wody po klatce schodowej oraz przez okno z zewnątrz. Natychmiast prowadzono również ewakuację mieszkańców. W sumie ewakuowaliśmy 12 osób. Te osoby zostały przekazane natychmiast pogotowiu. W wyniku tego zdarzenia 3 osoby zostały zabrane do szpitala. Prawdopodobnie podtruły się gazami pożarowymi. Spaleniu uległo praktycznie całe wyposażenie tego mieszkania. Okopceniu cała klatka schodowa oraz elewacja zewnętrzna. W wyniku wysokiej temperatury, która panowała podczas tego pożaru, nadtopione zostały również drzwi mieszkań na klatce schodowej. Działania wszystkie zostały zakończone przed godziną 5. Prawdopodobna przyczyna pożaru to zaprószenie ognia. Dlatego strażacy apelują o ostrożność, zwłaszcza o tej porze roku. Mamy okres grzewczy, październik. Straż pożarna prowadzi kampanię Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Podczas tego okresu zdarzają się bardzo często właśnie pożary mieszkań w wyniku nieprawidłowego eksploatowania piecyków bądź jakieś ogrzewania. Apelujemy o zakup takiej czujki. Musimy też pamiętać o przeglądach instalacji wewnętrznych, kominowych. Oprócz przeglądu kominiarskiego musimy również pamiętać o tym, że te przewody muszą być czyszczone. W przypadku opalania węglem muszą być czyszczone 4 razy w roku, a w przypadku opalania gazem co najmniej 2 razy w roku. Apelujemy o to, żeby mieszkańcy zainwestowali w swoje bezpieczeństwo. Zakup takiej czujki naprawdę jest niedrogie, a naprawdę może uratować nam życie. Taka czujka na pewno wcześniej zaalarmuje o pożarze w mieszkaniu i wszystkich lokatorów, którzy są wewnątrz. Konsekwencje są bardzo widoczne tutaj przy tym pożarze. Mieszkanie zostało praktycznie całe spalone. Pożar był bardzo rozwinięty po naszym przybyciu. Płomienie wydobywały się z okien, więc pożar był zauważony późno. W wyniku takich pożarów najczęściej dochodzi do zatrucia gazami pożarowymi. Osoby nie są w stanie same wyjść z mieszkania. Tu na szczęście te osoby same się wydostały przed naszym przybyciem. Bezpieczeństwo nasze i naszych najbliższych jest bezcenne. Dlatego oprócz ostrożności i dbania o najważniejsze instalacje, warto zainwestować także w odpowiednie środki ostrzegawcze, aby w najlepszym wypadku nie stracić dobytku całego życia. Ruszył 13. Ogólnopolski Tydzień Kariery pod hasłem Wyprawa na 3K – kariera, kompetencja, kreatywność. Wydarzenie ma na celu m.in. pomóc młodym ludziom w wyborze swojej zawodowej ścieżki. Jesteśmy w kolejnej pracowni, jest to pracownia mechatroniki samochodowej. Centrum Kształcenia Praktycznego zostało dosłownie oblężone przez uczniów ze szkół podstawowych. Odwiedziło nas 100 uczniów, oprowadziliśmy te wszystkie grupy tutaj po warsztacie, zaprezentowaliśmy różne rozwiązania technologiczne, nasze wyposażenie ze środków unijnych, które naprawdę jest bardzo dużym doposażeniem i zarówno pracowni samochodowych, jak i innych zawodach, takich jak na przykład technik mechanik, odnawialne źródła energii, technik klimatyzacji czy elektromechanik. Mechanik też w branży samochodowej. Uczniowie, przed którymi stoi wybór ścieżki zawodowej, zwiedzali pracownię oraz obserwowali pracę starszych kolegów, którzy już taką decyzję podjęli. Dowiedziałem się dużo, gdzie mogę pójść, co zrobić, jaki podjąć wybór. Pomaga mi w objęciu wyboru, ponieważ mogę zobaczyć, jak pracują inni ludzie. Wszystko to w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej. W Zabrzu patronat honorowy nad wydarzeniem objęła pani prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. Inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem. Cel działań jest prosty. Żeby przybliżyć w ogóle ideę doradztwa zawodowego, żeby rozpropagować poradnictwo zawodowe, pokazać, jak jest to ważny element w życiu ludzi. To pierwszy element, ale co podkreśla koordynator Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Zabrzu, pan Andrzej Kasperek, inicjatywa ta jest kierowana głównie do młodych ludzi. To jest pokazanie uczniom, z czym się je niektóre zawody. Bo ile piekarz, stolarz może dawać jasne wyjaśnienie, czym się zajmują te osoby, ale już na przykład operator obrabiarek sterowanych numerycznie, dla wielu osób to jest czarna magia. Dlatego zapraszamy uczniów do szkół, które kształcą zawodowo i tam pokazywane są im pracownie i tłumaczone są, do czego dany zawód jest potrzebny. To już 13. edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbywająca się pod hasłem Wyprawa na 3K. Kariera, kompetencje, kreatywność. Wszystko po to, by pomóc dzieciom i młodzieży w wyborze swojej życiowej ścieżki.
Myślę, że jeżeli mogą zobaczyć cały wachlarz, który oferują im szkoły ponadpodstawowe w Zabrzu, które oferuje rynek pracy tutaj w mieście czy w metropolii śląskiej, to jest bardzo ważne. Ogólnopolski Tydzień Kariery potrwa do 24 października. Od 21 lat Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia zbiera środki na stypendia dla ubogiej młodzieży z małych miast i miasteczek. Stypendia przyznawane są od końca szkoły podstawowej poprzez szkoły średnie i wyższe. Na przestrzeni lat dzięki fundacji wykształcenie zdobyło 2000 stypendystów. Zbiórka odbywa się zawsze w październiku. Środki można wpłacać wolontariuszom do puszek lub poprzez wysłanie SMS-a. Pięknie, że akcja nie traci na ważności. Są ludzie, którzy fundacji pomagają jeszcze swoimi talentami. Starsi, emerytowani, nauczyciele, lekarze, ludzie różnych formacji pomagają tym młodym stypendystom, jak się komuś noga powinie, żeby go szybko wyciągnąć z dołka. W każdym razie są ci młodzi ludzie otaczani także dodatkową opieką. Ja się śmieję, że jak ktoś się dostanie do fundacji, to już nie zginie. Nie zginie dlatego, że jest prestiż i jest chęć pomocy tym ludziom, jeżeli mają jakiekolwiek kłopoty. I to im daje satysfakcję, daje pewność siebie, spokój i możliwość rozwijania swoich talentów. Szczegółowe informacje na temat Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia można znaleźć na stronie internetowej dzieło.pl. To już wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.